Skoro nasza Grażynka zdobyła mistrzostwo, to znaczy, że jest świetny przykład dla młodych ludzi, że również mogą, że daje im ona w ten sposób wiarę, żeby zwyciężać, trzeba wierzyć, że można. A konkretny przykład mistrza z naszej miejscowości, no to już jest pewność, że również mi się może udać. Ja zawsze promuję wychowanie przez sport wśród dzieci i młodzieży, ale również wspieram bardzo mocno trenerów, mistrzów świata, nas, naszych Lubuszan. No przede wszystkim jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, zarazem no przemiła niespodzianka i tak no fajnie, że już tyle lat minęło, a środowisko związane ze sportem żarskim pamięta, że taka osoba jak ja stąd się wywodzi, bo tu zaczynałam pod okiem pana Andrzeja Kępy i pani Reny Zdunek, tu zaczynałam swoją karierę sportową, dalej kontynuowałam w Zielonej Górze, potem przez kadrę narodową i aż do Igrzysk Olimpijskich. Jest to przemiłe. To już nasza tradycja od 5 lat, ponieważ dzisiaj dla pani Grażyny mamy 5. gwiazdę. Staraliśmy się znaleźć w naszym środowisku ludzi, którzy są ludźmi zasłużonymi, mają wielkie osiągnięcia sportowe w różnych dziedzinach. W związku z tym taki pomysł pojawił się 5 lat temu. Cieszę się, ponieważ te gwiazdy są też ogromnym przykładem dla innych, aby jednak pole sportowe obierali, aby pielęgnowane były różne dyscypliny sportu i dzięki temu, aby nasze społeczeństwo wzrastało, no i oczywiście wielka promocja miasta jest łącznie.